muszę zbierać od $0 do 1 miliona dolców w ciągu 24 godzin. Widzowie, czy mi się to uda? Zasady są proste. Właśnie w tej chwili zrespiłem się, nie z mojej winy, na wyspu Chibich, bo zostałem tutaj wysłany. A naszym jedynym celem w dzisiejszym odcinku jest osiągnięcie całego miliona. Ile to jest kabony? Nie wiem, ale powiem wam o lekkich zasadach. Mogę robić przestępstwa i jeżeli zostanę złapany na takim przestępstwie, to odcinek się momentalnie kończy i wracam do punktu wyjścia, czyli do $0. A teraz widzowie, póki jest tutaj jakaś budka, zacznijmy naszą pierwszym w ogóle money making. Mamy 0 dolków na koncie, które będą wam tu gdzieś w ogóle wszędzie wyskakiwały, ale widzowie, nie interesuje mnie to, koło to jest budka, ja po prostu sobie smażę hot doga. Zobaczymy, czy tu jakiś zaraz klient podejdzie. A i widzowie, przy okazji startujemy z tym challenge'em. Jak już wiecie, na dobry początek dnia chyba zawsze musi paść to słowo, ale czekamy na pierwszą naszą klientelę. Oj, widzowie, pierwszy klienciur wpada. Siema, no mordziu, jaką parówę ci zapodać? Jaka parówa, wariacie? Tak, ja bym poprosił 8 hot dogów za 80 dolków. Okej, dobra, mogę ci zrobić taki rabacik? Ta, 8 hot dogów. 8 hot dogów za 80 dolków. Wykładaj kabonę, już ci gotuję parówę. Trzymaj. Dziena. Okej, widzowie, 80 dolków pada na nasze konto, mamy już łącznie 80 dolków. No, wow. Dobra, dzięki, trzymaj tu swoje hot dogi, brachu. No, dziena, siema. Okej, widzowie, okej, pierwszy klient. Siema, mordziu. Dzień dobry, ja bym poprosił 6 hot dogów. Okej, z jaką parówą, wariacie? Cienka kabanos. Czerwoną. Dobra, 6 hot dogów to będzie 6 dych. Okej, widzowie, na nasze konto wpada kolejne 60 dolków, czyli 60 plus 80, czyli 140 dolków. Dzięki, wielkie byku, trzymaj się. Cześć. Oj, widzowie, widzicie to, jego mościa? Wow, aż słychać tutaj jego kroki. Siema, chodzący zakucaczu gwiazdy. Co tam? Dzień dobry, 86 hot dogów, poproszę. Ile? 86. Gościu, to jest mega dużo. Co jest, widzowie, grane z tym typem? Głodny jestem. Dobra, 860 dolków będzie. Dobra, proszę. Okej, widzowie, i takim oto sposobem mamy 1000 dolków łącznie na koncie. Boom. A ja zawijam ten interes, bo jak tu zaraz przyjdzie jakiś szef, to mogę mieć przerąbane. Dobra, grupciu, słuchaj, zaraz ci porobię te hot dogi. Dobra. Widzowie, zapomniałem, że muszę to ugotować, więc dajcie mi chwilę przerwy. Ale w międzyczasie, jak gotowałem wszystkie te hot dogi dla grubego, przyszedł nieznajomy gość, widzowie, który coś ode mnie chciał, ale zresztą zobaczcie sami. O, widzowie, jakiś typo podchodzi. Co dla pana? Gówniarzu, co ty tu robisz? Wow! Co to jest moje stoisko? Właściciel? Nie, żadną policję! Ja cię już panu... Wow, widzowie, dobra, spieprzamy stąd, mamy 1000 zarobione, ale gość nas przegonił z jego stoiska, dobra. To niech on teraz klei te hot dogi grubemu, a my, widzowie, musimy kupić coś do przemieszania się. O, mam rower, ale jeżeli... Nie, nie kradnę rowerów, bo jeżeli mnie złapią, to nie chcę zaczynać od zera, prosta sprawa. A ty nie chciałbyś oglądać 3-minutowego odcinka. Dlatego, widzu, pojedźmy kupić jakiś motocykl. Tylko gdzie? Albo może jakieś auto, ale auto za 1000 dolków? Okej, widzowie, i dostaję przy okazji jakiegoś SMS-a. Jak możecie zauważyć, zrobiłem sobie lekki półmaraton. Ziu, mordeczko, sprzedam motorek enduro. Cena 800, jestem pod mostem salonu samochodowego. Widzowie, co jest grane? Nasz jakiś ziomal napisał do nas na to, że chce nam sprzedać motor? No pewnie, że kupujemy. Idziemy tam, widzowie. Ale nam to zajmie. Ale jak mogliście się spodziewać, wtedy jeszcze nie wiedziałem, w co ja się ładuję i jaki ja motocykl zamierzam kupić. Okej, widzowie, dobra, jesteśmy już na miejscu, gościa. Siemano, brachu, siema, to ty siema, do mnie siema, napisałeś? Ta, dobra, sobie mam do siebie taki motorek enduro, no? Nie? A co z nim jest, no, nie tak, że tak mało? Dobry jest, że okay. Się z salonu, nie? Taki, no dobra, wiesz, widzowie, fajny. No, co, 8 stówek ci pasuje? Ta, 8 stówek. Dobra, trzymaj, dzięki wielkie. Okej, widzowie, 800 leci jak strzała, a ja zostaję z 200 dolkami i motorem. I widzowie, co mógłbym robić teraz? Mam motocykl, a wiecie, co równa się z motocyklem? Nie, widzowie, to nie są wypadki na drogach, to jest rozwożenie pizzy, gościu, po mieście. Bo to jest najbardziej opłacalne, bo mogę się przemieszczać wszędzie, tylko nie mogę dać się złapać przez policję, no bo wiecie, jak wklepią mi mandat i kaucję na kilka tysięcy, to zaczynam od nowa. Więc pojedźmy bardzo szybkim sposobem do jednej z najbardziej popularnych restauracji w Los Santos. No i widzowie, restauracja już tutaj się przed nami otwiera, ja sobie zaparkuję tutaj elegancko i zapytam, czy nie szukają może pracownika. W końcu musimy jakoś zarobić siano. Jedynym naszym atutem, jaki mamy, to jest garnitur, widzu. To jest naprawdę garnitur. Siemanko, witam, buena italiana, senior. Merci beaucoup. O, du parlez tu français? Czy pan potrzebuje? Proszę pana, potrzebuję się zatrudnić tutaj. Potrzebuję na pilnie gotówki. Mogę rozwozić jedzenie, mam swój motocykl. Rozumiem, ma jakiś dowód prawa jazdy? Pewnie, trzymaj. Okej, widzowie, pokazuję mu dowód. Dokumenty to nie jest rzecz warta coś, więc mogliśmy z tym zacząć. Dobra, wszystko się zgadza, oddaję. Dzięki wielkie. To może jakaś umówka by cię przydała? Tak, machnijmy coś na zapleczu. Okej, widzowie, zajmijmy się tym, a ja zaraz do was wracam. Dobra, to tak, ogólnie to dzisiaj mamy duży ruch i będziesz miał zapewne parę zleceń, dostaniesz je SMS-em i wystarczy, że będziesz doradzić sobie je, póki ich nie dostaniesz. Dobra, czyli okej, czekać na wiadomości. Dzięki wielkie, szef. No, si, adios, por favor, vamos arriba. Haha, widzowie, dobra, no to trzymaliśmy tą pracę. Działa to podobnie jak Uber Eats albo Glovo, jeżeli wiesz, o co w ogóle chodzi.
jak bardzo popularne serwisy roznoszące jedzenie. Po prostu będziemy dostawać wiadomości na nasz tutaj jakby telefon. Będziemy jechać do restauracji, więc na razie się od niej nie oddalajmy zbytnio. Będziemy realizować zamówienie dla osoby zamawiającej. Bardzo prosta sprawa, czyż nie, gościu? Tu masz szaczę, nadążasz, bajera. No i widzowie, odnośnie zamówienia chyba poleciało pierwsze. Wow! Dzień dobry, chciałbym zamówić jedną średnią pizzę z pepperoni za $150 na Polomino Ave 22. Wyjdę przed bramkę, okej, widzowie, na Polomino za 150 dolków. To co to za pizza jest, widzowie? Choć w sumie sprzedawaliśmy hot dogi po 10 dolków za sztukę, a ludzie to kupywali. Widzowie, to są Stany Zjednoczone. Ola kuchta! Kucharzu! El kucharzor! Widzowie, nie ma tutaj szefa. Ale wiecie co, poczekam na niego, szybko odbiorę zamówienie i zaraz lecę na to, bo nie możemy się spóźnić. Pewnie jakieś 20 minut nam ucieknie. Po odebraniu pizzy uznałem, że od razu pojadę do klienta, który ją zamówił. Wziąłem torbę, zapakowałem żarcie, no i większość zobaczycie zaraz. Okej, widzowie, 150 metrów do Polomino Ave, pięknego i złocistego. Gość wyjdzie przed bramkę, widzowie, zobaczymy, czy czeka. Tak, jest ziomale jakiś. Mamy w torbie zwiniętą pizzę, widzowie, w rollo normalnie. Rollo pizza. Tak mu powiem, najlepszy włoski specjał. Dobry, silencio, ale pizza. Przewieźliśmy pańskie zamówienie. $150 się należy. Proszę. Dziękuję bardzo. Widzenia. Widzonka, miłego dnia życzę. No i widzowie, $150 wpada na nasze konto. Bum, cyk, cyk, elegancko. Dostajemy za zamówienie. I teraz, widzowie, czekamy na kolejne zamówienie. Chyba prosta kolej rzeczy. I nie musiałem nawet tak bardzo długo czekać, bo dostaję je z bomby. O Boże, gość się rozpisał, jak miał pisać książkę. Dajcie mi chwilę, żebym wam to skrócił. Wiecie, szanowny dostawco kulinarnych delikatności, z uprzejmością kieruję do ciebie moje ekskluzywne zamówienie na niezrównaną pizzę. Pragnę, aby w skład tej dobrego kulinarnego dzieła sztuki weszły mozzarella bufala, trufle oraz kawior, a całość uświetniona została 24 karatowym złotem jadalnym. Upoważniam cię do podjęcia tego wyjątkowego wyzwania kulinarnego, mając pełne przekonanie, że dostarczysz mi niezapomniany rarytas zdolny zwabić nie najbardziej wymagające podniebienie. Dziękuję z góry za twoje starania. Z poważaniem, Adam Kennedy. Widzowie, co? Mamy zawieźć to 7 km stąd? Porąbało go. Gdzie on to zamówił? Do Paleto? Dobra, widzowie, idziemy dla tego świra załatwić pizzę. Zapytam o wycenę na miejscu i ogarniemy. Okej, widzowie, jesteśmy w restauracji. Pytam szybciutko o wycenę. Bum, cyk, cyk, tralalala. I co? Kucharz pewnie jest na kuchni. Czekając na pizzę, która wymagała naprawdę wielkich starań i przygotowań do zrealizowania, która też była bardzo droga, zdążyłem wypić kawę. A zaraz zobaczycie mnie, który będzie jechał właśnie doręczyć to zamówienie. Jestem ciekawy zresztą, komu je dostarczamy, a wy? O Boże, widzowie, jadę tu już z 2 godzinki, 500 metrów, 2 godzinki oczywiście w GTA, widzu, żebyś nie myślał. Ale dojeżdżamy na miejsce, gdzie zamówił ten gość tą pizzę. Widzowie, ta pizza zmieściła mi się do torby. Coś czuję, że to naprawdę chyba najdroższa pizza, jaką kto kiedykolwiek zamówił. I widzowie, zamówiłem chyba gość z tego statku, zobaczcie, kto tam wypływa. Kiedyś będziemy jak on w tej serii, widzowie. Będziemy pierdzielonymi milionerami. Dobry kurier, kurier, mam pizzę dla panów. Dzień dobry. Tak, przywiozłem pizzę, to było to pańskie wysublimowane zamówienie? Tak, dokładnie, naturalnie. Dobra, w takim razie proszę, oddaję panu tą pizzę. No to proszę tutaj $1850 amerykańskich. $1850, widzowie? Wow, wow, dzięki stary, jakby, dzięki. Dobra, do zobaczenia, trzymaj się, jadę rozwozić chyba dalej, albo w sumie pierdzielę tą robotę, widzowie, rzucam tą robotę, bo mamy już 2 koła zarobione, mamy też motor, czyli mamy około 2800 w naszym całym majątku i widzowie, wiecie co uważam, że trzeba zrobić? Ogarnąć sobie lepszy telefon. A po co ogarnąć lepszy telefon? To jeszcze nie wiem. Ale pojedźmy do najbliższego miasta, czyli Paleto. W trakcie drogi do Paleto wpadłem na bardzo ciekawy pomysł. Mogłem wymienić swój telefon aktualny na jeszcze nowszy model, dopłacić kilka stówek bądź tysięcy i następnie to wszystko przehandlować za nowy aparat i zostać street fotograferem, za co mógłbym kasować naprawdę grube siano. Okej, widzowie, znajdujemy się właśnie w Paleto B i jak tutaj widzieliście przed chwilą, to zarobiliśmy naprawdę niemałe pieniądze, a teraz będziemy udawać się do Lombardu, którym oto kupimy sobie nowy telefonik, mam nadzieję, że będą mieli takowy na stanie. Bonjour, witam. O Boże, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Telefonik chciałbym jakiś nowy kupić. Jakiegoś iPhone'ika. Ja mam tutaj kokoszole, nowy model. Kokoszole? Kokoszola. A co to jest za telefon w ogóle? Szybko. To jest najnowsza marka tajlandzka. Nie jest to tani sprzęt, ostrzegam. Dobra, powiem tak. 2 koła płacę, plus dokładam swój stary telefon. Albo nie dokładam swojego starego. Płacę po prostu 2 koła. 2,5 i będzie z górki. 2 koła, albo wychodzę. Do widzenia, albo 2,5. Do widzenia. Nie, no to panu... proszę pana. Widzicie? To 2 koła, czy nie? Tak, czy nie? Prosta piłka. 2,5. No to wychodzę. No nie, no ja panu... Bo on ma nowy model kamery. On wykrywa ultra HD. Może pan 2 razy więcej kontaktów zapisać. Proszę się zgodzić, to jest dobra oferta.
Proszę. Dobra, dwa koła albo serio już teraz na 100% wyjdę z lokalu. No to... To do widzenia. Nie, dobra. Widzą mnie. Na moment. Cholera, nic nie sprzedam. Dobra. Dał się zrobić. Nowy teleport, tak? Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo. Życzę miłego dnia. Dziękuję. No, super. I widzowie, dziękuję. Dwa koła spada z naszego konta i teraz znaleźć kogoś, ktokolwiek by chciał ten telefon. Kogoś, kto ma aparat. I widzowie, ja mam chyba jakiegoś farta w tym życiu. I to ostrego farta. Widzowie, wy widzicie tego gościa z aparatem? Lecimy do niego. Przepraszam, jaki to aparat? Sony? To proszę pana jest APG. APG? APG. A ile taki APG warty? A wie pan, ten akurat to 3000 proszę pana. To ja mam dla pana lepszy deal. Ja mam telefon, to jest telefon amerykańskiej firmy. Najnowszy, najlepszy aparat w ogóle, lepszy od tego co ma pan. Tak. Wymienimy się. No dobra, przekonam mi pan. Tak, na pewno? Tak wygląda, proszę zobaczyć. Proszę pokazać. O, widzowie, dobra. Halo, mamo, dałem mu ten słaby aparat, tak? Co? Zostałem oskamowany? Ja pierdzielę, nie wiem ile ten aparat jest warty, widzowie, ale postaram się zrobić na nim grube siano. Cholera, mogłem kupić równie dobrze aparat w tamtym lombardzie, a nie robić takie, wiecie, zagmatwane rzeczy. Misza, jesteśmy teraz street fotograferem, więc przydałoby się zrobić trochę fotek, co nie? Więc puśćmy jakieś ogłoszenie na Twitterze, ja już sobie tutaj przygotowuję za to. I spieszmy naszą klientelę, widzowie, albo po prostu zaczepiajmy przechodniów w Los Santos. Za kilkanaście minut się widzimy. W międzyczasie jak dojeżdżałem do miejsca, gdzie potencjalnie znajdę największą klientelę, czyli dzieci plus rodziny, obmyśliłem ile mogę wołać za jedno zdjęcie, widzowie. $100 od osoby to będzie dobra cena, jak nazmyślam, że jestem jakimś profesjonalnym fotografem. Wy możecie teraz napisać i zostawić łapę w górę, czy mi się w ogóle uda takie zadanie. Dobra, widzowie, mam zarąbisty plan, ale chyba już go słyszeliście. Zresztą, zaraz zobaczycie, co tak naprawdę się tutaj będzie działo. Szukamy ludzi. Przepraszam? Halo? Halo, jestem street fotograferem. Sorry, can I take you photo, man? Przepraszam? Hey, yo, what's up, my homie? Can I take you photo? Yes. Okej, okay. Słuchaj, powiem ci tak, zaczynam dopiero z tym biznesem, ale fotografii siedzę już prawie 5 lat. Mogę ci zrobić foto, ale takie, które no, będzie pasowało na okładkę twojej nowej płyty. To ty na to. A dobra, jeszcze kilku ziomków gdzieś tam wkręcił do tych zdjęć? Okej, ale wiesz, muszą zabulić. To dolków od całego pakietu. Nie, dobra, kasa nie gra roli, ale no... Zdjęcia muszą być luk, skumam. Dobra, to co, zaczynamy? To dawaj, pójdziemy pod lepsze światło, chodź. Okej, widzowie, dobra, robimy foty, a gość jeszcze chce swoich ziomków prowadzić. Zobaczymy, jak mu się spodoba, to pewnie ich przyprowadzi. A w ogóle jak się nazywasz? Okej, okay. Jak Kanie je. W takim razie Kanie, machnę ci kilka fotek. Dawaj, okej, widzowie, machnijmy mu fotki. Ej, dobra, je, to będzie 100 dolków, kumasz bazę? Okej, to teraz leć po swoich bracholi i możesz z nimi przylatywać. A widzowie, nam 100 dolków pada na konto, bum. Czekamy na ziomków Reja, czy tam Jaya, czy Jeja. Poczekajmy na nich. Widzowie, zanim się nie obejrzałem, osoby zaczęły po prostu już do mnie przychodzić i mówić, że są od I. Ej, Murciu, ty jesteś od I? Okej, dobra, w takim razie machnę ci foty. Jak mam was przyjść więcej, to ostrzegajcie lepiej. I widzowie, to się naprawdę nie spodziewałem. Gość przyprowadził mi do siebie. Było tych osób łącznie 29, co pozwoliło mi łącznie z ulicznej fotografii zarobić 3 koła. Naprawdę, tych ludzi było dużo, zresztą teraz to widzicie. Ej, o mordziu, powiem ci tylko tak. Weź zmień ten różowy, bo czerwony to ci znacznie lepiej pasuje. I pozdrów to je od ciebie. Zarobiście dużo roboty mi sprowadził. Okej, widzowie, na pewno widzieliście to teraz w montażu, ale... 30 osób, nie wiem czy to było, ja pokazałem wam pewnie połowę tego. Siedzieliśmy tutaj grubo ponad naszą jakby normę czasu przeznaczoną na pracę, ale zarobiliśmy 3 koła. I widzowie, wiecie jaki mam teraz plan? I widzowie, teraz kończy się lista moich pomysłów. Dajcie mi po prostu chwilę, może coś obmyślę. Nie czekając ani minuty dłużej wszedłem na Twittera i zobaczyłem tam ogłoszenie o wyścigu rowerowym. Myślałem więc, że jeżeli będę miał najlepszy rower z nich wszystkich, to wygram. To gdzie mogę taki rower dostać? Właśnie pod Vanillą. Tutaj się znalazłem. Okej, widzowie, myślę, że najlepszy rower możemy dostać właśnie tutaj i tylko tutaj. Jeżeli nie znajdziemy go od jakiegoś złodzieja, to możemy nawet w ogóle nie przystąpić do tej. Patrzcie, to jest tam ktoś. Cholera, to jakiś kloszard, widzowie, jest. Ej, Mordziu. Halo. Mogę ci zająć czas, które? No, co tam? Nie chcę nic od ciebie kupić, jeżeli chodzi o temat. Szukam kogoś, kto mi opierdzieli rower. Słyszałem, że tutaj jest naprawdę dużo takich osób. Płacę gotówką od razu. Albo inaczej, nawet nie mam gotówki, ale mam aparat. Zarobi się nowy i motor, ho, pokażę ci. Okej, widzowie, znalazłem jakiegoś potencjalnego gościa, który byłby w stanie odkupić ode mnie ten motocykl, bądź może nawet cały aparat i załatwić mi jakiś zarąbisty rower. Potrzebuję najlepszego rowera, jakiego mogę znaleźć, bo w tych wyścigach do wygrania jest 10 koła, czyli 3 razy więcej niż teraz mamy. Ej, obrachu, jak ci się podoba ta maszyna? Ha? Niezły nie, romet! Spoko, fajnie. To co, dałbyś radę mi załatwić jakąś kolażówkę? No,
na luzie. Dobra, to czekam tu na ciebie. Dobra, ile ci to zajmie? No, daj mi 5 minut. Okej. Okay. Po dłuższej chwili oczekiwania gość nagle podjechał na zarąbistej koleżówce. I widzowie, to zagwarantowało mi, że jeżeli ktoś nie będzie miał lepszego roweru ode mnie, to wygrywam na spokojnie. Ej, yo, co to jest za fura, widzowie? Co to jest, znaczy fura, rower? Ej, stary, zarąbisty ten rower. Pasuje ci? Jakby motocykl plus aparat? Tak. Dobra, stary, to bierz to i dzięki wielkie. Aby widzowie, mamy 3 koła w ogóle jeszcze ze street footingu. Jedziemy na zawody, które odbywają się na torze dla koni za kasynem. W czasie drogi poznałem kilka mechanik, jak powinno się jeździć na rowerze w GTA i widzowie, uwierzcie mi, że ten rower potrafi się rozpędzić do 50 km na godzinę, co czyni go naprawdę miejską bestią do przemieszczania się. Okej, widzowie, a ja już dojechałem właśnie na zawody i zobaczcie to. Tu jest chyba miejsce zapisu i zobaczymy. Jeżeli wygramy te zawody, mamy 10 koła, czyli już łącznie będziemy mieli coś około 13K. Na pewno gdzieś wam się to tutaj podlicza w razie, jak ja bym się zapierdzielił w akcji. Ej, ojo, to są jakieś zawody? Są to jakieś zawody w niewyciąganiu niczego z wody? Nie, to są zawody rowerzystą. Tak, słyszałem, że jest 10 patyków do wygrania. Dokładnie, 10 tysięcy amerykańskich dolarów. Pisowe coś kosztuje? Nine. Jak to nine? Nine. Widzę, wygadamy z jakimś Niemcem, od razu to jest podejrzane. A, dobra, to wiesz co, to ja zobaczę tam i mogę wystartować? Jasne, proszę mi się tu wpisać. Pewnie, pachnę to. W chwili, której ja wpisywałem się na listę, spojrzałem na zawodników. Okazała się być to naprawdę bardzo duża banda paralityków większych ode mnie. Jakby oni nie mieli szans na wygraną ze mną. Dzięki wielkie, dobra, to ja już się ustawiam na metę i czekam na sygnał do startu. Dankeschön. O, widzowie, dankeschön. Właśnie, gruby, któremu opierdzielałem hot dogi dzisiaj rano. Ja pierdzielę, jaki ten świat jest mały. Siema, grubciu. No, cześć. Jak, ty zawody rowerowe? No, jak? No i fajnie. O kurczę, wsiadam na twojego rometa. Brachu. Już zaraz startujemy chyba? No. Kurczę, widzowie, gość się ustawił z flarą i zaraz będą zawody rowerowe. Ja pierdzielę, 10 patyków do zgarnięcia. O, widzowie, gość wymierzył i poszli. Ja pierdziela, ja kolażówką tutaj zadupcam. Szybciej! Patrzcie to, opłacało się zainwestować. Zarąbiście szybki rower. Widzowie, timelapsik. No i w momencie, w którym miałem już wygraną w kieszeni, widzowie, stało się to. Po prostu zmisklikowałem przycisk F, cholera! Widzowie, a oni są gdzieś za mną. Ja pierdzielę, co tu się stało? F-kę kliknąłem, patrzcie to, gość jedzie za mną. O cholera. Musimy tam dojechać? Jesteśmy pierwsi. Pierwszy! O, ja pierdzielę, już myślałem, że to przegram. Dobra, i chciałbym odebrać tą nagrodę w takim razie. No, zająłem pierwsze miejsce, co nie? Gratulacje, wygrałem najlepszego konkursu na świecie kolażowego. Pańska nagroda zostanie wręczona panu w tej chwili. Gratulacje. Dziękuję bardzo. O, widzowie, 10 patyków pada na nasze konto. Goście, kurczę, nie dali rady, a ja się poobijałem ostro, więc też by się przydało coś z tym zrobić. Ale widzowie, na swoim koncie mam już zgromadzoną jakąś sumkę, więc posłuchajcie o moim planie. Na Sandy znajduje się lotnisko, w którym są przechowywane samoloty. I widzowie, jeżeli otworzymy tam biznes z spadochronami i będziemy kasować po klocku każdego, kto będzie dzisiaj skakał, to naprawdę może nam się bardzo duża pula uzbierać. Musimy tylko kupić spadochrony, wynająć hangar plus pilota samolotu. Widzowie, pojedźmy i zobaczmy, co da radę zrobić. W momencie, który ja jak głupi jechał kolażówką przez całą autostradę, zobaczyłem przed sobą hangar i widzowie, to było moje zbawienie, bo tam planowałem właśnie rozpocząć swój nowy biznes, który mam nadzieję, że opłaci mi się. Oj, widzowie, dobra, dojechaliśmy już na spokojnie tutaj, kurczę, zagadajmy z jakimś gościem, jest to jakiś typek, to jest chyba pilot, to co widzę. Ej, yo, brachu, sprawy. Dobra. Chciałem otworzyć biznesik lekki i chciałbym dzisiaj zorganizować takie skoki lotnicze ze spadochronem. Oferuję... Sprawy, świetny biznes. Tak. Potrzebuję kupić 2 spadochrony. Ile, jaki to jest koszt? To da, 2 spadochrony, no to jeden spadochron będzie za 1000. Okej, to wezmę 2 i... Dobra. Słuchaj, no jakby potrzebuję pilota plus samolotu i potrzebuję lotniska na jakby cały dzień. Znasz może koszt takiej operacji? Oczywiście. Nawijaj. Stoi przed tobą. O, widzowie, ten gość jest też również pilotem i właścicielem, okej. Dobra, to co, jak zaoferuję ci 5 koła? Dobra, może inaczej, 3 koła, okej? 3 koła za twój pilotaż. 2000 za spadochron. 3000 za pilotaż, to tak, łącznie 5. Nie, łącznie 5. Nie, to 6000. 5500. Nie, no to wychodzi, nie, no 2 plus 5. Dobra, 5 koła, 5 koła. Nie, to jest 5 koła. A,
No dobra, dobra, to 5. Dobra, to 5 i umowa stoi? Dobra, dobra. Dobra, dzięki, ja zacznę zgarniać ludzi tutaj. Okej, widzowie, użyjmy Twittera i użyjmy naszych pięknych mocy marketingowych, żeby zakołować tutaj w ogóle ludzi, ogarnąć samolot i tego pilota do kupy. W momencie, w którym ja, jako moja postać, ogarniałem ludzi możliwych, którzy mogliby po prostu dołączyć do naszego biznesu i nas lekko wesprzeć, okazało się, że reklama, którą puściliśmy, zaczęła dawać bardzo owocne zyski, widzowie. Ale zresztą, przekonajcie się sami. Okej, widzowie, to ostatni telefon, jaki wykonałem i mam nadzieję, że ludzie, kurczę, już się jacyś zjechali. Co jest? Widzowie, reklama daje radę. Okej, czyli wszyscy, którzy chcą skoczyć ze spadochronu, po dwa koła i będziecie mogli skakać. Tutaj jest pan pilot, który was będzie pilotował i do niego wszystkie pretensje. Mamy dwa spadochrony, czyli robimy po kilka kółek. Do niego wszystko kierujcie. Okej, widzowie, zresztą zobaczcie to, jak to będzie wyglądało. Kurczę, goście normalnie pracują na mnie, a ja staję się powoli milionerem. Czy nie o to chodzi w tym odcinku? Piękny widok, widzowie. Piękny widok. Zaczynaliśmy na hot dogu. W momencie, w którym były wykonywane skoki lotnicze i tak naprawdę cały ten mój biznes się kręcił, bo nocno przechodziły jakieś osoby z Twittera, ja zarabiałem. Jedna osoba miała mi coś bardzo ważnego dla mnie w tej chwili do przekazania, a była to ilość gotówki zarobionej przez tą operację. Okej, widzowie, dostałem cyk, że ten gościu od samolotu gdzieś tutaj zaraz będzie. Puścił mi eskę i że ma dla mnie, widzowie, jakieś siano. Zresztą zobaczcie, tu nadal jest klientela. Niektórzy nie wystartowali tu teraz, bo było takie obłożenie. Widzowie, kurczę, nie widzę gościa. Przepraszam, który on już kurs robił dzisiaj? Wydaje mi się, że siódmy. O kurczę, widzowie, siódmy skok. Dobra, poczekajmy do tego pilota, gdzie on się zapamiętał. O, zresztą patrzcie to, ktoś skacze, kurczę, tam. Jo, ale biznes się kręci. O kurczę, co za gość. O, i przyleciał, okej. Okay. Zobaczmy, ile pieniędzy zarobiliśmy. Ej, jo, kazałeś mi czekać na siebie, co tam? No, masz pieniądze? No, tak. Ile zarobiłeś? Ty 5 koła, to już masz zapłacony z góry, a ile dla mnie idzie? To tak, o ile dobrze liczę, a z matmy nie byłem dobry, to 28 tysięcy. Wiesz co, daj przeliczyć. No proszę, proszę cię bardzo. Okej, widzowie, ja to przeliczę. Po wstępnym ogarnięciu finansów wyszło, że tak naprawdę mam 28k zysku, czyli gość tak naprawdę mnie nie okłamał. Dobrze przeliczył pieniądze. Widzowie, 28 koła, nie spodziewałbym się takiego obrotu, zarąbiście. Ale trzeba to kolejny raz pomnożyć. Dzięki wielkie, mordziu, do usłyszenia, jo. Spoko, spoko. I wpadłem na kolejny zarąbisty pomysł. Przede wszystkim kupić auto, przede wszystkim numer 2, kupić drugie auto. Ale czemu? To zaraz się dowiecie pewnie. A ja muszę wrócić do tego Los Santos na rowerze. Ale widzu, pewnie zastanawiasz się, po co chciałem kupić dwa auta, żeby na nich zarobić. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jedno streaminguję i sprzedam za drożej, a drugie zostawię sobie do przemieszczania się. Takim oto sposobem wyjdę na plus, przynajmniej tak będzie w moich założeniach. A teraz udałem się po nowe auto. Ej, o brachu, to ty? Wystawiłeś to ogłoszenie? Jo, to. Słuchaj, stary, a widziałem na ogłoszeniu za 3 dychy ją, co nie? Tak, za 3 dychy, tylko słuchaj. Słuchaj, mam. Nie, daj mi powiedzieć, wydaj mi powiedzieć. Mam 20 koła w papierze, więcej nie dam za te. 20 koła, maksymalnie. 25. 20, albo jadę stąd, stary. Jest milion takich furek twoich. 23. Dobra, cześć. Nie, poczekaj. To 20, czy może 19 już? 21,5. To 18, do widzenia. No nie. No dobra, niech będzie te 20. Ale mamy to znowu! Niech będzie te 20, no. Okej, okay, trzymaj 20 koła, ja zabieram kluczyki. No, dzięki ci wielkie. Dzięki. Trzymaj się. Okej, widzowie, 20 koła, fura kupiona. I co teraz zrobimy z tą furą? Bo potrzebujemy ją stuningować. A według mojego planu, który zakłada sprzedanie jej z zyskiem, powinniśmy zrobić to jak najbardziej wizualnie, widzowie. Więc będziemy musieli władować ją kupę forsy. Zapytajmy jakiegoś mechanika na Benysie, który się, wiecie, ktoś musi się tym zajmować zawodowo. O Boże, jest jakiś gość, który robi pajacyki. Co, widzowie, się tam drze? Halo, zamknięte jest. O, pardon. Pieniądz zawsze znajdzie wejście, proszę pana. A, to jest otwarte, to zapraszam. No to pewnie, to zapraszam do mnie. Proszę pana, sprawa wygląda prosto. Potrzebuję zamienić to auto w odpicowany, dziewczynkowóz. Może nie dziewczynkowóz, ale potrzebuję tak. Chcę znaleźć kupca, który będzie miał od 18 do 25 lat i wyłoży za to o wiele więcej, niż to jest warte. I tu już? Tak. Aha, no nowa blacha, no wszystko fajne, no. No, na pewno inny grill, jakieś dokładki, wrzucimy jeszcze tutaj może jakieś lekkie skrzydło, zmiana koloru na czerwony, bo szybszy. Dobra, kupuję. Ale co pan kupuje? No auto. A ja chciałem je zrobić, streamingować. A ja już pana kupię, to się bardziej będę opłacić. Nie, proszę pana, nie ze mną te numery, ile za tuning, tego co wymienię. Wie pan co? Zrób tak pan, żeby jeździła chociaż przez 2 tygodnie, okej? Okay? Zrobię to w mojej mocy, ale ja bym panu, ja bym go odkupił za wszelką cenę. Ile? 51. 51. 51. No deal czy nie deal, bo to jest dobry.
Lady. Cholera, widzowie, teraz mam dylemat. Słuchaj, dobra. Ile za ten tuning? Jakby 13 zmieścisz się? No dobra, niech będzie. Dobra, 13 koła. Widzowie, dobra. Łącznie 33 koła spadło z naszego stanu konta. Zostawiamy mu tą furę na kilka godzin i przy okazji już szukamy kupca na to auto, tylko że w stuningowanej wersji. I rozglądnijmy się też za swoją jakąś furą. W chwili, której czekałem na wydanie auta przez Benego, okazało się, że cała operacja wyszła mnie łącznie 13 tysięcy, czyli 20 plus 13 wychodzi nam 33 tysiące wkładu. A ile możemy wyciągnąć z tego auta? Tego nie wynika. Gość za same niezrobione auto zaoferował nam 51 tysięcy, więc miejmy nadzieję, że za tyle to kupi ktoś inny. Dobra, widzowie, dostaliśmy cynkrze furę z do odbioru, więc odbierzmy furę od naszego tutaj mechanika. Bonjour, jak tam z furką? Bonjour, na salon pełen jest. Fur, proszę zobaczyć, tam za szybką stoi. Dobra, a ile teraz mogę za nią wołać mniej więcej? Za niego? No, no. Nie wiem, tak 60, około może 50. 50, okej, okej, dobra. A pan chciałby ją kupić teraz? Możliwe, żebym się skusił w sumie. No to za 68. 68? Tak. No to drożej, idziesz, wyceniłem. Dobra, mi się chyba nie opłaca. Albo dobra, nie będzie. Ale... Albo możemy zrobić tak. Nie, ja jednak to auto zatrzymam. Dziękuję panu bardzo. Jeżeli chce je pan kupić, to 68 tysięcy. A co, jak dołożę inne? Inne auto w rozliczeniu? Inne auto. Okej. Okay. Ile to auto jest warte pańskie? Proszę za najlepszy model. Mm-hmm. Jedyne, co mogę powiedzieć o tym aucie, to że mamy je za granicy, także mało o nim wiem. Okej. Okay. Co to jest malu? Europaleta połączona z płytą była użyta jako dach zamienny po wypadku, mm-hmm. Ale no, tak 6 no, ale będzie warte. Cenowo. 6. 6 koła. 6. Dobra, czyli chcę 62 koła w gotówce. No dobra, żona mnie zabije. Dobra. Widzowie, 62 koła wpada na nasze konto, a ja zarobię. Niech się sprawuje. Tak, dziękuję panu bardzo i panu też się sprawuje. Ale go skamowałem, widzowie, gościa. Jeszcze mu furę, kurczę, kupiłem. Jakim maluchem się wozimy. Mamy teraz, już w ogóle zagubiłem się trochę w liczeniach, więc tu wam się wyświetlę, ile dokładnie teraz mamy, bo liczę to właśnie w programie. Pojedźmy zrobić inwestycję, widzowie, na jakimś węglu. Bo o tym zasłyszałem, że opłaca się w Los Santos kupić od pewnego gościa. Ale widzowie, wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak bardzo duże koszta to nosi za sobą, więc pojechałem sprawdzić, zapytać i ewentualnie zakupić, żeby pomnożyć swój zarobiony kapitał. Okej, widzowie, pamiętacie tego gościa, o którym wam mówiłem na początku? Ten gość od węgla. Ja pierdzielę. Jadę tutaj już jakiś swój czas z tym trabantem, tym maluchem, co to w ogóle jest. Gość tutaj podobno sprzedaje węgiel i ja zobaczyłem, że w dokach mogę go opierdzielić za chyba dychę więcej, czy za 16 koła więcej, tylko muszę go jakoś przetransportować. Możecie zobaczyć, węgiel jest, ale żadnego właściciela kolei tutaj nie ma. O, jest! Hello. O, witam pana bardzo. Co pan robi? Przepraszam, a pan właścicielem tych kolei? No ten, ja pan dzisiaj widziałem dzisiaj. Codziennie widuję pan bardzo dużo rzeczy i jest bardzo duża szansa, że może pan o nich zapomnieć. To może być efekt Mangeli. Ja jestem tu w sprawach biznesowych. Chciałbym kupić od pana cały ten węgiel. Cały? Cały, dokładnie cały. Plus wysyłkę do doków. Plus wysyłkę do doków. Proszę się zastanowić. Płacę 40 koła w gotówce. Ile? 40 w gotówce. Ja tego nie widziałem. Nie rozumiem pana, ale płacę tyle za węgiel i za transport. Panu się opłaci. Ja na tym zarobię. No dobra. Okej, okay, w takim razie prosiłbym tylko, żeby zostało wysłane to do doków. Dokładny adres prześlę SMS-em, dobrze? No dobra. Dogadani? No chyba. Trzymaj z torby 40 koła. No dzięki. Okej, widzowie, 40 koła zleciało, ale zaraz zobaczycie, jaki mam plan. Więc widzowie, znowu jedziemy do tego Los Santos i zresztą zobaczcie sami zaraz, co tak naprawdę się tu stanie. Po dotarciu do Los Santos dostałem wiadomość, że moja paczka przyleciała na doki, a dokładnie przyjechała. Więc udałem się tam od razu, żeby odebrać pieniądze i sprawdzić, czy wszystko z nią tip-top. Okej, widzowie, nie spodziewałem się aż tylu ciężarówek. Ja pierdzielę. Kurczę, goś to załatwił na poważnie i te wszystkie ciężarówki obładowane węglem. Halo, halo! Kto zamawiał tu ten węgiel? A nie, widzowie, patrzcie, tu jest ten węgiel. Halo, halo, pardonsik. O, jest pan, dobry? Dobry. Dobry, z pana ojcem gadałem? Tak, jasne. Przyszedłem po pieniądze, węgiel jak widać czarny jest. I, no dobrze, i jakby... to ile tam było? Tu jest, 56 tysięcy w gotówce. No a nie możemy trochę zejść pana? Pana, to nie jest targowisko, tylko to jest normalny biznes. 56. Ja rozumiem, ale wie pan, 56 i koniec gadki. Było podpisane, jest do zapłaty. No dobrze, dobrze, to proszę. Dziękuję bardzo. Okej, widzowie, ale ostra gadka, ja pierdzielę. 56 koła pana nasze konto i teraz robimy naprawdę wielkie ruchy. Chciałem wsiąść do czyjegoś auta, ale niestety na te wielkie ruchy jeszcze nie mam pomysłu, więc dajcie mi chwilę. No a pomysł narodził się kilka chwil później, bo zobaczyłem ogłoszenie przyszłej panny młodej, która ogłaszała, że poszukują miejsca na imprezę poślubną. Stypowała dokładnie klub i stypowała, jaką chce atmosferę oraz imprezę. Pomyślałem, że kto jak nie ja się tym zajmie i dobrze ich skasuje. Okej, widzowie, ogarnąłem sobie teraz na szybkości, że jakaś para młoda potrzebuje do wynajęcia imprezy, a ja wiem, gdzie mógłbym taką imprezę wynająć, bo jeden z
gości, dokładnie prezesów Bahamy wynajmuje swój klub i będziemy mogli go wynająć za pieniądze najprawdopodobniej, tylko w zależności ile on tam chce sobie wziąć. Będę musiał naliczyć tą parę młodą za zorganizowanie takiej imprezy, bo jeszcze z nimi nie gadałem, ale myślę, że to wszystko jest do załatwienia jak najbardziej. Tylko podjedźmy pod Bahamy i załatwmy wpierw klub, bo jeżeli pomnożymy pieniądze, to na zawsze będzie to na plus. Dobry, dobry, Bahama mama! Gdzie jest tam mama z Bahamy? Halo? Pardonsik? Ja wiem, że jest około 17-18, wiem, że nie imprezujecie, potrzebuję menadżera, jest tu ktoś taki? Tak, dzień dobry, jestem właścicielem. Dobry, wiesz co, po prostu mówi łysy. Słuchaj, przychodzę do ciebie z bardzo prostą propozycją, chciałbym wynająć ten klub na dzisiaj na dzień. Zorganizować takiej jednej parze młodej imprezę. Ile by to kosztowało z tym wyżywieniem, piciem i napojami, wiesz, procentowymi? No wiem, dobra. To za sam wynajem tego klubu 25 tysięcy i 36 tysięcy za jedzenie, te alkohole i mam jednego barmana, który jest w cenie. Okej, okay, czyli open bar plus barman, tak? Tak. Okej, okay, łącznie wychodzi ile? 61 tysięcy dolarów. Dobra. O cholera, widzowie, to prawie całe moje siano. No nic, musimy mu to zapłacić i skontaktujmy się z tą parą młodą. Okej, okay, dobra, słuchaj, biorę. Trzymaj siano. I barman panu otworzy tam drzwi. Okej, okay. Dobra, dzięki wielkie. Okej, widzowie, dobra, dzwonimy do pary młodej. No i w momencie, w którym ja ugadywałem całą parę młodą oraz pana młodego na spotkanie w Bahamie, że załatwimy im imprezę, że będzie zarąbiście, oni powiedzieli, że spoko luz, widzimy się o 20. No i wtedy wydarzyło się coś, czego nikt z was by się nie spodziewał. Bo po pierwsze, skasowałem ich na 100 koła, a po drugie, to sami zaraz zobaczycie. Widzowie, nadszedł czas wielkiej imprezy. Impreza na parkiecie miała się bardzo dobrze, a ja chillowałem sobie bombę, gdy nagle... Widzowie, cholera, gość się spóźnia totalnie z oddaniem siana. Czy ja utopiłem właśnie całe pieniądze z tego odcinka? Gdzie jest ten, kurczę, pan młody? Miał przywieźć tutaj pieniądze, widzowie. O cholera, dobra, idzie. Idę z nim zagadać. Przepraszam? No. Po odbiór gotówki. Ugadywaliśmy tak, się. Tak, zapraszam na zewnątrz. Może. Dobra, 100 tysięcy w gotówce, tak? Tak. Albo chodź tutaj, odbiorę, wiesz? A mam walizce w aucie. Przynieś, proszę cię bardzo. Dobra. Okej, widzowie, ja się ustawię za barem, coś sobie łyknę, bo w końcu mamy open bar. Tak, cała walizka, równe 100 koła? Równe. Dobra. 100 koła. Dzięki wielkie i baw się dobrze. Okej, widzowie, a my mamy łączne 100 koła i ten odcinek jest naprawdę bardzo długi. Co zresztą ty chyba możesz potwierdzić nawet. No i co, widzowie? Kurczę, cała impreza poszła zgodnie z planem. Mamy wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć drugą odsłonę tego, jak zbieramy teraz od 100 do pół miliona, bo nie udało nam się tej bańki zrobić w tym odcinku. Jeżeli dasz mi drugą szansę, żeby to zrobić, na pewno cię, gościu, nie zawiodę i zrobimy pół bańki albo milion. W zależności jak tam pójdzie, widzowie. Teraz posiedźmy jeszcze na tej imprezie, bo jest późno w nocy i myślę, że 24h mamy zaliczone, bo bardzo dobrze zrobiliśmy robotę. Od 0 dolarów wystukaliśmy ponad 100 koła. I widzowie, policja jakiś wchodzi. O co tu może chodzić? Pamiętajcie, że jeżeli mnie zamkną, to tracę wszystko. Dzień dobry, policja. Szukamy pana młodego. Nie widział pan może? Na parkiecie gdzieś był, tam na lewej sali, a co? Dobra, dzięki. To jest, widzę, wygrane. Co jest, oni granaty ogłuszające rzucają? Spierdzielam stąd, widzowie. Dobra, kończymy ten odcinek teraz, bo już jest naprawdę mega grubo. Jeżeli chcesz zobaczyć go, to zostaw tutaj powyżej 3000 łap, a ja zdobcam się, mano, hej!